Cześć kochane kociaki, słuchajcie, jestem sobie w lesie na grzybach i tak komary gryzą jak skurwysyn. Normalnie zaraz mnie szlak trafi. Ja se wchodzę do lasu, a tu mnie 10 komarów w gryzie. Normalnie tragedia. I słuchajcie, właśnie znalazłem jednego prawdziwek, no. I zaraz go pójdę sprzedać, tego prawdziwka, ale chciałbym jeszcze znaleźć więcej grzybów. O, widzę jakiegoś fajnego grzyba. Ale chyba trujaka. No ale co? Trujaki też się sprzedadzą. Zobaczcie. Muchomor, no. Wezmę go, sprzedam jakieś wariatce i ona go kupi i się zatruje. A gówno mnie to obchodzi. Cholera. Dzik. Jezus. Dzik tam jest. Ja! Dobrze, że mnie nie zauważył. Ja. Jeszcze z młodymi. Matko święta. Dobrze, że mnie nie zauważył. Czekaj, zejdziemy do lasu. Dziki, słuchajcie. Co one tu robią? Boże, jaki syf. W ogóle patrzcie. No to jest nienormalne. Jakie szambo. Patrz. Tam są. Ej, jak my teraz widzimy? Jest. Słuchajcie, jak wyjdę z tego lasu, to pójdziemy sprzedać te grzyby. Jezus. Jak się wystraszyłem tych dzików. A, jeszcze żaby jakieś tutaj latają, jakieś pomylone, słuchajcie. Jest. Dobra, już uciekłem od tych dzików, słuchajcie, tak się wystraszyłem, no bo wiesz, dzik tak chlaśnie, to zabije od razu. I w ogóle idę sobie drogą. Idzie sobie babka, gruba taka świnia, że to cholera. I ona całą koszulkę grzybów ma. No czujesz to? Ja do niej daj jednego podgrzybka. Ona, to se nazbieraj. Ja ciężko harowałam. A ja, ty świnio, pazerna ty. Jak mogła tak postąpić? No ale ludzie to są świnie i tyle. Dobra, idę tego podgrzybka sprzedać. I się widzimy za chwilę. Dobra, już wrzuciłem z grzybów. Słuchajcie, nic nie znalazłem, bo mnie obce ryje grzyby wyzbierały. Ale słuchajcie, pójdę jeszcze kiedyś do innego lasu, to sobie pozbieram grzybów. Jestem teraz właśnie w jagodniku i teraz właśnie pójdę napić się wody i może komuś sprzedam tego grzyba. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzybka mam do sprzedania, może pan by kupił. Grzybka? No, też grzyby są super. Ja raczej nie jadam grzybów, ale ja. Ale ja mam prawdziwka, chce pan zobaczyć? Proszę. Niech pan zobaczy. Widzi pan? No widzę, ale to prawdziwka niepodobne. No to jest prawdziwe, co pan opowiada. Niemożliwe, niemożliwe. A skąd pan, zna się pan na grzybach? Specjalnie się nie znam. Ja się znam, pani, ja przez 10 lat zbieram grzyby i znam się. 10 nie możesz, bo ty nie masz dużo więcej niż 10. No ale ja od dziecka zbieram z rodzicami. Pan nie chce ode mnie kupić grzyba? Ja zbierałem, ale te grzyba nie kupię. Pierwszy jest stary. No ale kupi pan za 100 zł. Pierwszy jest stary. Jaki stary, czyż dobry grzyb, panie. A po świecie to jest kupujący. A potem się poznaje, że... No ale niektóre, ale niektóre grzyby właśnie są takie jadalne. To wyjątkowe. A po drugie... W telewizji i w radiu apelują, żeby grzybów w ogóle nie jadać. A co pan takie bzdety opowiada? Grzyb nie ma żadnej wartości. Ma, one są zdrowe grzyby, nie panie. Nie ma. A co pan bzdety takie opowiada? Dziękuję. Ale miał pan kupić i co pan, najpierw kupuje pan? Ja nie mówiłem, że kupię. Aha, no to pa, cześć. No to pa. Widzicie, jaki cholernik nie chce kupić grzyba. Dobra, dzięki, no pa. Cholera. Grzyby. Walić grzyby. Ja nie chcę grzybów, żadnych grzybów, bo grzyby są trujące w lasach i lepiej grzybów nie jeść. Dobra, pa.